Cześć wszystkim, z tej strony Biglow i dziś zagramy sobie w Watch Dogs 2. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, chciałbym zobaczyć, ile pieniędzy możemy zdobyć w torbach. Znaczy mówiłem, że chciałem zdobyć trochę pieniędzy, na przykład na tego drona. I teraz właśnie znajdujemy się pod miejscem, gdzie jest torba z pieniędzmi. Czyli tam to coś takie błyszczące. I teraz trzeba się tutaj jakoś... Ups. Prawą przez to nie mogę. Tam wzywa, dobra, okej. Jest uciekanie, dlatego podejdziemy sobie i... Ile? 5000. Nie jest to zbyt dużo. Myślałem, że może uda się troszkę więcej. W takim razie na tego drona, na którego musimy zdobyć 67, no niecałe 70 tysięcy, takich torek trzeba by było trochę pozbierać. To tak krzyczy. Nieładnie. Dobra, myślę, że w tym odcineczku będziemy sobie kontynuować misję, którą dawno, dawno, dawno temu zaczęliśmy, czyli Czciciele Mamony. Śledź misję. Okej. No i dobra, co my tu mamy zrobić? Zagadać? Okej. Hey, ghoul, what's up? I managed to snatch some new dawn clothes for you. Gotta look the part, right? Nice, thanks, man. No worries. Give him hell. Yes? Hi, I'm Jason Lowell. Huh. I'm here for your audit. Okay, Jason Lowell. I hear you're the best. Come on in. Thank you for the hospitality. Please. All right, let's get started, huh? My sources tell me that you've been having some doubts about the church. I want you to tell me about that. Doubts? Well, doubts is a strong word. I'm not as inspired as I used to be. Jimmy, step up. Don't hide things from us. You're right. Okay, there are rumors about this place where they take church members who are having issues, and they don't come back for a really long time, if they come back at all. I've heard these rumors, and guess what? They're just rumors. But that's it? I'm not in trouble? For telling the truth? No. Thank you. I promise you will not regret this. Well, look, one last thing. I really need to get to the heart of this rumor, so do they say where this imaginary camp might be? I don't know. I hope I never find out. Well, does it have a name? The Red Room. They called it the Red Room. Oh, yeah, man. And one last thing, man. Like, your last 5 movies have been just disappointing as shit, so act better. All right, keep your chin up. Peace! Ładnie mi było w tym garniaczku. To gdzie teraz spędzimy? I have a new lead on how we can burn New Dawn, but I'm missing a key piece. Jimmy Siska is afraid of something called the Red Room. Jimmy Siska in the Red Room. The Red Room seems to be some kind of rehab center where they send problematic church members. People who go there, sometimes they stay gone. If they're kidnapping people, this is potentially huge for us. This goes beyond my resources. Want me to reach out? Nah, I got this. Damn. Miranda speaking. No i okej. Gdzie my teraz pędzimy? Sprawdźmy sobie na mapie. Tutaj.
jest kawałek. Swoją drogą, tylko ja miałem wrażenie, że włosy Jimmy'ego w tej cutscence były jakieś znacząco odbiegające od reszty, to znaczy cała reszta była całkiem fajna, w sensie jeśli chodzi o grafikę i w ogóle te włosy jakoś tak trochę sztucznie wyglądały. Dobra, jedziemy do celu. No i dobra, gdzie ten ziomek? A, tam. To ziomarka. What kind of trouble you in? We're making trouble for the church. We who? Dead sick. I knew it. I have friends that would love to put Dead Sec behind bars. Like a good fight? Hey, so did you. Excuse me? Oh, I watched you go toe-to-toe with New Dawn back in the day. But hey, I get it. You a councilwoman now. No, 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 no. You don't get to pull that I sold out crap on me. These assholes wreck lives on a weekly basis. They went public with videos of my surgeries. But here's the thing. I don't give a shit. I got nothing to hide. But you're right. I am a councilwoman now. My hands are tied. That's why you asked me to meet you here. You need my help. Looks like you need mine. Plus, I finish what I start. First of all, don't mistake New Dawn for a church. They are a criminal organization. I pulled the records of all the properties they own in the Bay Area, and there's one that just doesn't check out. Over there. They have it marked as an educational center. Doors are locked, nobody answers, security comes and goes. Does that sound like an education center to you? Nah, it sounds like a re-education center. I'll stick around. Go see what you can find. Thanks, Miranda. Jednak ziomek. Jest osiem. Marcus, did you meet with Miranda? I did. We think this is the Miranda? Place, but we don't know what kind of place this is. It's obvious they're hiding something, though. So I'm gonna see if I can find a computer and snoop around. Na którą musimy zobaczyć, gdzie mamy wejść w ogóle. Do tego domku. Zła ochrona, jak na taki, w sumie nie wiem, jak to można nazwać, dobrze, trochę jakiś bunkier, jakiś, tędy, teraz szukam miejsca, gdzie mogę w ogóle przeskoczyć jakoś wygodnie, to jest brama. Klucz dostępu. Gdzieś tam jest klucz dostępu. To będę go jakoś kamerą, czy muszę skoczkiem, czy jak? Porażenie. Znajdź klucz. Czyli tutaj ktoś ma. Okej, teraz tylko czekać, aż będzie przechodził w widocznym miejscu. Zaraz go dorwiemy. Kto tu ma ten klucz? Ja mu nie dzwoniłem. Dochody? Całkiem fajne dochody. Żadna kamera tam nie dosięga, niestety. No ale zawsze mamy to drugie wejście, więc możemy tam po cichutku gdzieś sobie chociażby wjechać skoczkiem.
Mimo, że właśnie tutaj już ten dron przydałby się, byśmy tą kamerką mogli sobie z niego operować. Dobra, nie ma co czekać. Wjeżdżajmy tym skoczkiem. Tak będziemy sobie przynajmniej wszystko elegancko widzieć. Jednak drugą stroną. No, tam też ktoś jest. Tylko botnym możemy sobie przeładować niestety. Jesteśmy coraz bliżej. Się zastanowi, którą stroną on idzie. Ohoho, jest tu kawał drogi. Nie wiem, czy teraz mi się dron skoczek nie zacznie tracić zasięgu. No właśnie, o to chodziło. Trochę niedobrze. No to inaczej, musimy się tutaj sami dostać i tyle. Przygotujemy sobie paralizator. Dobra, udało się zdobyć klucz dostępu. Dlatego teraz możemy sobie wejść tą bramą. Zaczęli się tutaj już porozumiewać. Hakuj, hakuj to. No. No co jest grane od drugiej strony, tak? Jednak. Trzymaj
Jimmy Siska. Looks like you were right. No, Marcus. This is the place, and they brought Jimmy Siska here. If I bust him out, think you can get him someplace safe? Count on it. Jak ktoś będzie wchodził, to tutaj sobie pogadamy. O nie, widzą nas. Trochę niedobrze. Chciałem wszyscy elegancko uśpić, no ale się nie da. Nie to nie. No, go, 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 chodź, no chodź, chodź, śmiało. Wszyscy wymordowani? Elegancko. Jeszcze jeden drugiej strony biegnie. To już uciekało się tak pięknie. To niestety. O nie, granat. Dobra, spadamy dalej. Go, 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 go. Go, 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 go. No, wiesz, mam ten klucz. No. You can't do this to me. I made Jason! My name's not Jason, and I'm not with Newdon. I don't belong here, man. You gotta get me out. Get moving, go. Okay, okay. Miranda, Jimmy Siska's headed your way. What about you? I'll get out on my own. Just make sure he's safe. I will. Czy teraz uciekamy, tak? Tak jest. Dobra. Tu będzie chyba najbliżej. Hop. No. Byleby wyjść poza ten fragment. No. Gdziekolwiek. Może być nawet tutaj. O ile tam wyjdę. Jest, udało się. Jeszcze kawałeczek. No, śmiało. I git, udało się. No i super. Misja wykonana. Jeśli chodzi o czciele mamony, to nadal... No. Marcus, I got Jimmy up. No i wszystko się udało. Także, o, zdobyłem jeszcze followersów oczywiście. Może, szukamy sobie jeszcze na koniec, tylko szybciutko zerkniemy na punkty badań oczywiście. I teraz mamy 7 punktów badań. W co by tutaj tym razem zainwestować? Może dalej, skaner zbliżeniowy. Tylko oczywiście najpierw musimy, no, zrobić tego drona. No to co, może pojedziemy dalej w bodnety. No bo cóż, to się nam zawsze przyda. Bodnety jednak są dobrą sprawą. Mamy teraz 3 punkty i chyba nie możemy już dodawać kolejnych. Tak jest, bo tu są po 4. Ostatnie kolejne są po 6. Ewentualnie tutaj po 2. Nie, wszędzie już po 4. Tymczasem dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i see ya!